Szanowni Państwo, w ubiegłym roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zakupiła sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby wypożyczalni. Od tego czasu nikt tego sprzętu nie widział, wypożyczalnia nie powstała. Sprzęt ten został zakupiony na zlecenie premiera bez przetargu z klauzulą tajne. Chcieliśmy się dowiedzieć, jaki sprzęt zlecił premier Morawiecki, zlecił do zakupienia. Okazuje się, że lista tego sprzętu jest tajna. Nie tylko sam zakup, nie tylko wypożyczalnia, ale również sama lista, sam wykaz. Na nasz wniosek zwołanych dwóch połączonych komisjach, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pan minister Wdówik powiedział, że taką listę przygotował, listę potrzebnego sprzętu przygotował i przesłał do prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj byliśmy z panem posłem Rajmundem Millerem na kontroli w Ministerstwie Rodziny i chcieliśmy tę listę zobaczyć, ponieważ od kilku miesięcy na składane przez nas interpelacje w tej sprawie nie mamy odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy żadnej listy, nie wiemy, jakie zapotrzebowanie zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dlatego będziemy żądać dzisiaj odpowiedzi od Prezesa Rady Ministrów, jak ta lista wyglądała, rzekomego sprzętu, który miał być zakupiony przez RARS. Szanowni Państwo, ten zakup budzi wiele wątpliwości. Wiele wątpliwości co do prawidłowości sposobu przeprowadzenia tego zakupu. Możemy to w jakiś sposób porównać do zakupu respiratorów również za 200 milionów złotych. Pan premier Morawiecki na wniosek, owszem, PFRON-u przeznaczył 200 milionów złotych na zakup sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Proszę Państwa, przekazano to Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby taką wypożyczalnię prowadzić. Ustawa o tym mówi, że ta rządowa agencja może gromadzić sprzęt na wypadek wojny, katastrofy czy innych stanów zagrożenia społeczeństwa. Natomiast nie ma prawa dysponować tym sprzętem dla osób niepełnosprawnych. Ale największe nasze wątpliwości budzi sposób tego zakupu. Otóż po przekazaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 200 milionów złotych została ogłoszona chęć zakupu. Po pierwsze, bezprzetargowo, proszę Państwa, 200 milionów złotych. Po drugie, wyznaczono termin 8 dni na przedstawienie oferty. Po trzecie, do zakupu mogły stanąć tylko firmy, które posiadały klauzulę o dostępie do informacji niejawnych. I po czwarte, proszę Państwa, musieli w ciągu 8 dni zobowiązać się, że ten sprzęt dostarczą. Czy wyobrażacie sobie Państwo, żeby po 8 dniach mieć dostęp do sprzętu za 200 milionów złotych? I ten zakup, niestety, ten zakup dokonano. Więc mamy olbrzymie wątpliwości, tym bardziej, że jak pani poseł przed chwilą mówiła, nie wiemy naprawdę, na jakiej podstawie te zakupy zostały dokonane. Zgłosiliśmy nasz wniosek o powołanie komisji w trybie nadzwyczajnym, na którym był pan wiceminister Wdówik z Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny i oświadczył, że złożył listę sprzętu, który był potrzebny na wniosek PFRON-u do pana premiera Morawieckiego. Proszę Państwa, okazało się, że to jest jakaś lista, której tak naprawdę nie wiemy, czy ona jest, czy jej nie ma, ponieważ dzisiaj na kontroli w Ministerstwie Polityki Społecznej i Rodziny powiedziano nam, że owszem, może ta lista jest, ale oni nam nie mogą przekazać, muszą pracować nad tym. W Urzędzie Rady Ministrów też nie bardzo wiedziano, o jaką listę chodzi. Do dzisiaj, co jest skandalem, proszę Państwa, to jest ponad pół roku od momentu, kiedy zakupiono ten sprzęt. Sprzęt za 200 milionów złożono w Ełku, podczas gdy PFRON zwracał się o to, żeby ten sprzęt był rozdzielony między poszczególne PFRONy. Dlatego, że sprzęt, mówią o tym, że zakupiono wózki.
ale dopasowanie wózka za takie pieniądze, bo to są specjalistyczne wózki, które kosztują 16-20 tysięcy, musi być dokonywane przez specjalistów. Więc jak Państwo sobie wyobrażacie, że osoba niepełnosprawna z Kielc, czy jeszcze z dalszej miejscowości, będzie jechała do Ełku po to, żeby jej dopasować ten sprzęt. Informacje. Nagle zrobiła się panika po naszych interwencjach. Zadano pytania. My na odpowiedzi na interpelacje nadal czekamy i te odpowiedzi się przedłużają niezgodnie z prawem. Natomiast na zadane pytania Centrum Informacyjne Rządu podało nieprawdziwe informacje. Otóż powołano się na to, że lista powstała na podstawie konsultacji z fachowcami, ze specjalistami, którzy współpracują z PFRON-em. Dotarliśmy do tych specjalistów. Okazuje się, że żadnych konsultacji, proszę Państwa, nie było. Członkowie Rady Krajowej Rady Konsultacyjnej nie polecali wcale ekspertów, tak jak mówiło Centrum Informacyjne Rządu, nie wskazywali, jaki sprzęt został zakupiony. Podobnie PFRON, mimo tego, że Centrum Informacyjne Rządu mówiło, że przekazało informacje, oświadczył, nie posiadamy informacji, czy i jakie sprzęty zakupione przez organy rządowe zostały dokonane. Proszę Państwa, 200 milionów złotych. Osoby niepełnosprawne nie mają dostępu do sprzętu. Uważamy, że sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, 200 milionów na wypożyczalnię, której do dziś nie ma, na sprzęt, który jest tajny, a okazuje się, że nawet lista jest zastrzeżona. Mamy więc prawo sądzić, że ta władza czegoś się boi, że są nieprawidłowości przy zakupie tego sprzętu. Dlatego, tak jak powiedziałam na początku, żądamy od premiera udostępnienia tej listy i pokazania, co tak naprawdę zostało zakupione i kiedy w końcu ta wypożyczalnia ruszy, jeśli w ogóle ruszy. Czy są jakieś pytania? Nie, ja chciałem zapytać o bezrobocie, bo o tym dzisiaj głośno, wszyscy o tym też piszą. Moje pytanie, które są Państwo dumni z tego, że teraz uderzony w profesor, bezrobocie wynosiło zaledwie ponad 14%. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2006 roku wynosiło 18% i to na pewno to nie jest powód do dumy. Rynek pracy oczywiście rządzi się swoją specyfiką i on się oczywiście zmienia. Dlatego dzisiaj mamy nadzieję, że kiedy przejmiemy władzę i będą środki z KPO, to bezrobocie będzie naprawdę minimalne, bo dzisiaj na rynku pracy mamy sytuację też szczególną. Czy Państwo są dumni z tego, że będziemy się władzę? Proszę Pana, proszę nie zadawać takiego pytania, czy jesteśmy dumni. Jest pytanie do PiS-u. Czy się wstydzi? Ja Panu nie przerywałem. Jest pytanie do PiS-u. Czy PiS się nie wstydzi, że po przejęciu władzy przez 2 lata doprowadził do 18%, a my w sytuacji, w której był kryzys w Europie. Pan jest młody, nie pamięta tego. To bezrobocie znacznie zmniejszyliśmy. A ja mam pytanie do Pana. Czy PiS się wstydzi, czy jest dumny z tego, że kolejki do pacjentów wydłużyły się 3-krotnie? Czy PiS jest dumny z tego, że pacjenci... Proszę Pana, czy PiS jest dumny z tego, że pacjenci z chorobami nowotworowymi zwracają się do nas o środki na leczenie, a rząd PiS-u nie potrafi zapewnić? Czy Pan, przeglądając strony internetowe, spotkał się Pan z wieloma błaganiami rodziców chorych na nowotwory, ludzi, którzy są chorzy na nowotwory, o pieniądze na leczenie, podczas gdy pieniądze, które Pan prezydent Duda stworzył wspaniały fundusz medyczny, przez te lata 5 miliardów złotych było zamrożone w Banku Gospodarstwa Krajowego, a ludzie błagali nas, bo ja jestem lekarzem i szybkość działania, proszę Pana, szybkość podania leku i nowoczesnej terapii decyduje o, czy ten człowiek przeżyje, czy nie przeżyje. Trzymaliście 5 miliardów złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odmawiając ludziom pieniędzy na leczenie. Powinniście się wstydzić. Nie pytać się dzisiaj o bezrobocie. Dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Olbrzymie zadłużenie kraju. Szpitale mają 22 miliardy zadłużenia. Ja jeżdżę po szpitalach, proszę Pana, i już banki odmawiają szpitalom kredytowania. Wstydźcie się za to wszystko i wstydźcie się za kłamstwa, które Wasza telewizja codziennie upowszechnia i napuszcza ludzi i tworzy sytuację nienawiści.
Ja mówię normalnie do pana, więc proszę mi nie zarzucać i mówić o jakimś powodzie do wstydu, bo powód do wstydu ma dzisiaj rząd PiSu, proszę pana, pan Morawiecki i pan Kaczyński za to, że jest tyle kłamstw, tyle nieprawd i napuszczania ludzi na ludzi. Tego przez wiele lat nie będzie można odrobić. To jest zadanie, które przed nami jest wtedy, kiedy zmienimy władzę i skończymy z tym rozkradaniem państwa, z aferami waszymi, z tymi aferami, które do dzisiaj nie zostały rozliczone. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, 200 milionów złotych, proszę pana. Zakup respiratorów. Proszę mi pokazać, czy ktoś został rozliczony. Proszę mi pokazać, co się stało z maseczkami zakupionymi za miliony złotych, kiedy również pan minister Cieszyński do mnie na Komisji Zdrowia powiedział, że to jest informacja tajna. Jaka informacja tajna? Informacja o tym, czy jest bezpieczeństwo zdrowotne dla Polaków, czy nie ma? Przecież wy sobie robicie kpiny z Polaków. I państwo w telewizji, pan jest młodym człowiekiem, pan powinien też starać się obiektywnie ocenić dzisiejszą rzeczywistość. Dlatego panu mówić, że nie wstydzę się. Ja panu odpowiedziałem. Proszę pana, odpowiedzieliśmy. Wstydem jest, że w 2006 roku bezrobocie wynosiło 18%. Rynek pracy się zmienia i dlatego też trzeba... Dlatego, proszę przeczytać dane GUS-u. Dlatego też jest tak, że sytuacja na rynku pracy jest zawsze specyficzna. Ona się oczywiście zmienia i na pewno ważne jest to, żeby bezrobocie zawsze było jak najmniejsze. Gdyby rząd PiS-u sięgnął po środki z KPO, nasza sytuacja gospodarcza Polek i Polaków byłaby dużo, dużo lepsza. Dzisiaj mamy do czynienia niestety z wielkim problemem. Z wielkim problemem mają samorządy do czynienia, ponieważ nie mają pokrycia na swoje inwestycje. PiS zadłuża kolejne pokolenia, młode pokolenie Polaków i niestety będą wszyscy musieli za to zapłacić. Więc dzisiaj PiS powinien się wstydzić za swoje afery i za swoje grzechy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę pana, czy pana zdaniem, wtedy kiedy pan mówi o bezrobotnych, to jest wspaniała rzecz ściągać robotników z krajów muzułmańskich do Polski? 135 tysięcy w zeszłym roku PiS ściągnął poza wiedzą obywateli? Proszę się zastanowić. Wstydem jest, że zadłużenie seniorów podwoiło się, jest to ponad 6 miliardów, więc tych wstydów, grzechów i afer PiS-u naprawdę dość. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, do widzenia.